tym filmie porysuję trochę domek z wykałaczek, z patyczków. Zacznijmy od pierwszego domku. Tutaj mam jeden domek. Pierwszy domek zbudowany z 6 zapałek. Pierwszy domek, 6 zapałek. Zrobię tabelkę, żeby zapisać to, co będę mówiła. W tym miejscu będziemy mieli liczbę domów. A tu będzie liczba zapałek. Ilość zapałek. Pierwszy domek, tak jak powiedziałam, to 6 zapałek czy 6 patyczków. Dorysuję kolejny domek. Będę robić takie szeregowe domki. Tu będzie drugi domek. I drugi domek to kolejne 1, 2, 3, 4, 5 wykałaczek. Zatem do poprzednich wykałaczek dodaję 5 i dostaję razem 11 wykałaczek do zbudowania dwóch domków szeregowych. Oczywiście one są takie same. Dlaczego tym razem było 5 patyczków, a nie 6? Zobacz, jedna ściana już tutaj była, to jest ta ściana wspólna. Dwa domki to 6 plus 5 patyczków. Zróbmy trzeci domek. Trzeci domek. Znów będzie wspólna ściana, czyli znów dodajemy 5 patyczków. Trzeci domek to kolejne 5 patyczków. Tym razem potrzebujemy 16 patyczków, aby zbudować 3 domki. Zróbmy ostatni domek, zielony. Czwarty domek. Kolejne 5 patyczków. Ile tym razem będę potrzebowała patyczków, żeby zbudować 4 domki? 21. Teraz, patrząc na to, co tutaj się dzieje, czy jesteśmy w stanie powiedzieć, ile wykałaczek będzie potrzebne, aby wykonać na przykład 50, 500 albo nawet 5000 domków? 50, 50 domek. Zobacz, mamy tutaj jakiś wzór. Zaczynaliśmy od szóstki. I dodajemy za każdym razem 5. Gdy mamy dwa domki, zaczynaliśmy tutaj od szóstki, czyli do 6, dodaliśmy 1 raz 5, czyli 5 razy 1. Przy trzech domkach też zaczynaliśmy od szóstki i dodaliśmy 2 razy 5, czyli tutaj zapiszę 5 razy 2. Przy czterech domkach też zaczynaliśmy od szóstki. Byliśmy w tym miejscu i 1, 2, 3 razy dodaliśmy 5. Czyli dodać 5 razy 3. A jeden domek to była właśnie ta nasza szóstka i żadnej 5 nie dodaliśmy, czyli 5 razy 0. Czy widzisz tu jakiś wzór? Zawsze zaczynamy od szóstki, a potem mnożymy przez 5 liczbę, która jest jaka? Ona jest o 1 mniejsza niż liczba domków. Wtedy, gdy wykonamy takie działanie, dostaniemy liczbę wykałaczek potrzebną na zbudowanie tej ilości domków. Zobacz, możemy to przepisać. 6 plus 5 razy 0 to jest tak naprawdę 6 dodać 5 razy 1 odjąć 1. Dlatego tu jest 0. W tym miejscu mamy 6 dodać 5 razy liczba domków 2 odjąć 1. W tym miejscu to jest 6 dodać 5 razy liczba domków 3 odjąć 1. Tutaj 6 dodać 5 razy liczba domków 4 odjąć 1. Zobacz, za każdym razem od liczby domków odejmujemy 1. Tutaj mamy 2 domki, odejmujemy 1. Tutaj 3 domki. Tutaj były 4 domki. Wróćmy do mojego pomysłu wyliczenia liczby zapałek dla 50 domków. Czyli będziemy mieli 50 domków. I teraz chcemy wiedzieć, ile potrzebujemy wykałaczek. Wykorzystajmy ten wzór, który tutaj wyprowadziliśmy. Tutaj stworzyliśmy taki wzór, za każdym razem dodawaliśmy
do 6 piątkę, która była pomnożona odpowiednią ilość razy. 5 mnożyliśmy przez liczbę domków, odjąć 1. Czyli w tym wypadku musimy policzyć, ile to będzie. 6 dodać 5 razy 49. 6 dodać 5 razy 49 to jest 245. Łatwo to można policzyć w pamięci, ponieważ 5 razy 50 to jest 250, a tu mamy o 1 piątkę mniej, zatem 245. 245 plus 6 zapewne już wiesz, 251 zapałek patyczków. Zobacz, mając opracowany taki wzór do tego zadania, możemy teraz policzyć, ile patyczków potrzeba, aby zbudować nawet 1 000 000 takich domków szeregowych. Ciekawe, prawda?